drugą część naszej konwencji, drugą część naszego spotkania. Ponownie witam Państwa. Ta druga część będzie służyła prezentacji kandydatów, którzy w poszczególnych powiatach, w poszczególnych gminach zostali zarejestrowani. Ale zanim do tego przystąpimy, chciałbym powitać wśród nas pana posła Wojciecha Kosakowskiego. Byliśmy, chcieli przyjechać na naszą konwencję w komplecie, więc chcieliśmy przyjechać ponad latami, by obsadzić dwukrotnością miejsc mandatów, którymi dysponujemy w powiecie i w mieście. To jest rzesza 88 osób. Ja opiekam determinacją i jakby szansę na objęcie funkcji prezydenta, dlatego że w moim życiu już było tak, że kandydat z doradztwem rządowym, że ten poseł został samorządowcem, ja powiem do Marek Poselski. Witam Państwa. Rozumiem, że wszyscy z wielką ciekawością oczekują na kandydatów na radnych stolicy regionu, stolicy okręgu. Jeżeli chodzi o pierwszy okręg wyborczy w Olsztynie, z miejsca drugiego startuje pan dr Zbigniew Purpurowicz. Trzecie miejsce będzie obsadzał pan Marek Płodowski, specjalista w zakresie panu prezesowi za ciepłe słowa. Drugie miejsce na liście pani Ewa Piotrkowska, również radna obecnej kadencji. No niestety obowiązki służbowe nie pozwoliły jej być tutaj z nami. Myślę, że również bardzo, przepraszam, numer dwa w Olsztynie, również bardzo mocna ekipa, którą Grzegorz i Ewa poprowadzą do zwycięstwa. Przewodniczącym Rady Miasta Olsztyn, dokładnie pełnomocnik Komitetu Miejskiego w Olsztynie w fazie organizacji i przez długie lata mój osobisty mentor na scenie politycznej, także jest mi szczególnie miło tutaj przedstawić kolegę Leszka, jest to postać Jerzego Szlina. Dziękuję panu prezydentowi o uchwale panu całej polityki w Olsztynie, wiceprezydenta miasta Olsztyn. Tak jak mówię, naprawdę przedstawiał nie będę, bo myślę, że mogę pominąć jakąś bardzo ważną funkcję, bo tak zwana sopa, jak to mówię. Dalej. Drugie miejsce w tym okręgu pani Małgorzata Marcinkiewicz, obecna radna. I działaczka Prawa Sprawiedliwości oczywiście. Trzecie miejsce Krzysztof Marek Nowarski. Nie ma Marka. Owca przemoc dzieła szablą. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim...